Możemy powiedzieć, że na moim kanale skończyła się bieda. Wchodzimy w epokę świetlistą. Czyli no rozpakuję przed Wami kartę GeForce RTX, czyli obecnie chyba flagowca firmy Nvidia. Nie wiem, czy coś jest mocniejszego z obecnie tych dostępnych na rynku. Więc taki tip-top, tak? Nie będziemy się oszukiwać. Będziemy, innymi słowy, zaobserwujemy przesiadkę z karty 1080 zwykłej. No i zobaczymy, co się podzieje, tak? Wiadomo, najciekawszą technologią, można powiedzieć, że wręcz kontrowersyjną, jest oczywiście ray tracing w czasie rzeczywistym. To jest temat rzeka. Podejrzewam, że on się będzie rozkręcał jeszcze długo. No ale przejdźmy do rzeczy. Nie będę ukrywał też, albo nadużywam słów, no ale nie będę ukrywał, ale tutaj nic nie ukrywam, bo to jest w końcu unboxing, że to pudełko jest puste, by oszczędzić na montażu i na wszystkim. Wyjąłem już zawartość w środku. Sprytny, nie? I zobaczmy, jak ten RTX się prezentuje. Najbardziej wylansowanym sposobem jego tutaj prezentowania są oczywiście odbicia wszystkiego. O, nawet jest w miarę równo. I no to zobaczmy, czy na karcie coś się odbije, czy jest to symbolizowane, bo tak, tutaj już nic nie znajdziemy ciekawego, nie? No to jest karta. Ja bym się wtyka w slot. Kurczę, ciężko. PCI. Tak, no i to wszystko, tak? I sobie tam leci, co my tutaj mamy. Uwaga jest jakaś. Electrostatic Sensitive Devices, czyli że no może się ten, są wrażliwe na napięcie elektrostatyczne, jak to się mówi, napięcie elektrostatyczne? To co się dzieje, oj, no brzydko, ale to wiadomo, trudno, więc hopa, hopa, hopa. Ktoś też nerkę sprzedał. Aha, nie, żeby nie było wątpliwości. To jest karta darowana mi przez firmę Nvidia, z którą jestem poniekąd związany, tak? Uczestniczę w tworzeniu ich kanału na Twitchu. Swoją drogą, ogląda się to przed piątkiem. W piątek będziemy badać Residenta, tego remake 2, a w sobotę Anthem. No. Pytanie, nie wiesz, czy będzie montaż od razu tego. Czy wrzucę to od razu na tubę? No i to jest unboxing, no nie ukrywajmy, to nie chcę, nie zrobię furory unboxingami, bo jakoś robię je bez większej wiary, tak? Można z tego zrobić show, no ale nie oszukujmy się, no ja nie mam do tego skłonności. Wystarczy, że coś się rozpierdzieli. Ciężkie, duże i za oczywiście to, że jest duże, odpowiada fakt, że jest tutaj dużo chłodzenia. Co oznacza, że się grzeje, co oznacza, że fizyka nas nie zawodzi. Duże częstotliwości i tak dalej wiążą się z dużą produkcją ciepła. Co może oznaczać, że nie będzie głupim pomysłem od razu, by zdjąć folię, którą tutaj widzę. Tak? Folia, czy można zostawić, tak, ale żeby potem sprzedać, coś by się stało. Może być potem może być trudniej zdjąć, prawda? Jak teraz nie kręcą się, to dobrze. Jak teraz nie zdejmiemy, więc to będzie dobry pomysł w sumie. Więc to będzie chyba największa, najdłuższa część tego materiału. Zdejmowanie folijki. Tam kurak mówi, że mogłoby się stopić. Co ty, folia? Na stół jest jakaś folia do gotowania, nie? Tak? Aha, to jeszcze tak, co jest ważne. I co mnie intryguje? Wyjścia. Któreś potrafię nazwać. DisplayPort, DisplayPort, DisplayPort. Trzy DisplayPorty. HDMI w odwrocie dodajmy. I to jest najciekawszy bajer, czyli słynny Virtual Link, który ma zjednoczyć świat VR-u, no wyciągnąć go z tego błota, w którym się znajduje. Co tam, nie ma VGA? VGA to było złącze, to prawda. Czy tam gdzie paluchami? Aj, to przy procesie produkcyjnym mikroprocesorów i takich się tam trzeba schodzić w tych strojach tutaj. Jak wiecie, my już je testujemy. To my musimy mieć, mi się podoba określenie, bo w angielskim jest bardziej jednoznaczne, military grade, tak? To musi być sprzęt już takiego stopnia wojskowego, tak u mnie. Ale tutaj są prawdziwe testy, nie że ktoś tam ma czyste mieszkanie,
i tak dalej. Tutaj jest Kraków, tu są burze pyłowe codzienne. Zapowiadają je właśnie jak w post-apo dobrym i tak dalej. No ale widzę, jest zagadka. Miał być szybki unboxing, natomiast... no ta folijka to jest największa ten. No chyba, że to jest faktycznie folijka chłodząca przed przegrzaniem. Nie, dobra, okej. Okay. Nawet w to nikt nie uwierzy. No jest trudne, wylosowało, można powiedzieć. Trzeba uważać, żeby nie zdjąć przypadkiem obudowy. A jest, one powinny robić te karty solidne. Pójdziemy teraz z tej strony. Może z tej strony też nie chcę. Tu chyba jest początek. Okej, mamy początek. Patryk pyta o pudełko od i9. Bardzo dobrze się pieskowi pije z pudełka od i9. Dziękuję Intelowi, znaczy dziękuję za inżynierom, tak? Właściwie projektantom pudełka, że to faktycznie nie jest pudełko, które idzie do kosza, tylko się do czegoś w domu przydaje. Małe pranie też można zrobić. Żeby włożyć to do wody, samo odejdzie. Nie no, sprytnie. Pytanie, czemu to jest tak zabezpieczone? Prawda? Mi się wydaje, że to jest w sumie dowód na to, że karta jest nowa. No bo komu mi by się już nie chciało tego nawet, żeby... Prawda? Często się tak mówi, odfoliowane w celu sprawdzenia. No nie chciałbym się tego zafoliowywać. Później. Tu są zwłaszcza zagwozdki. No nic, jak zawsze się tam niekontrolowane problemy. Tu i tu. Nie ma się jak za to zabrać. Bo tutaj już schodzi. Czy wiadomo, zawsze można szarpnąć mocniej. Tak, to jest moja ulubiona szkoła naprawienia wszystkiego, naprawienia świata. Co, że bez folii nie będzie ray tracingu? Albo sztucznej inteligencji. Tam dużo ciekawszą technologią są te algorytmy deep learning, które są zastosowane przy tych nowoczesnych antyaliasingach. Znaczy, ray tracing jest super ciekawy, natomiast te deep learningi, one mogą być... One mają dużo większy sens, moim zdaniem. Coś nazywają Tensor Cores. To są Tensor Cores, tamto. To jakś ma ładną nazwę. Okej, to będzie ładne. Nie będzie tego dźwięku co ostatnio, więc ASMR-owcy musicie sobie puścić coś innego w tle teraz. I ten. Fajne, maseczka na twarz. Karta po tym. Po liftingu. To co, dokumentujemy. Możecie wejść na mojego Twittera i polajkować posty. Weź nad parą tę folię. Nie, sposobów jest dużo, tak? Ja nie wiem, czy wybrałem najlepszy. No mówię, to nie jest profesjonalny kanał. Tutaj są, na tym kanale są zrzuty ze streamów, tak? No teraz na streamach już jest super wysoki poziom. My się zatrzymaliśmy w roku 2011, gdzie budżet to było tam jedzenie robione przez mamę i stary komputer. Niemniej, no... Może być lepiej. I co mnie się tu intrygowało? No bo to chyba mamy, tak? Aha, wiem. Nie, no to tak, mamy. Policzyliśmy ten. Tu jest PCI, tak? Wyjąć starą kartę, włożyć nową, modlić się. Ona jest chyba 100 watów. 100 watów większe zużycie ma. No. To tam, że jedzenie mamy, szanuj. Ale absolutnie, wspominam o tym pełen szacunku, nie? Że pierwszą warstwę plastiku trzeba też zdjąć. Może ona zrzuca skórę raz na aktualizację. Zobaczymy. No fajnie, dobra, tutaj nic nie powinno być. Chłodzenie bardzo ładne, bardzo ciężkie, tak? Teraz co mi się nie podoba? Są 4 i 4, ale to będziemy się zastanawiać w następnej części materiału. A tutaj robimy sobie... ustawmy ładnie, jakby ktoś, żeby się nie pomyliła mu firma, nie, że nie było T-Lab albo T-Lad, tylko to jest Palit. I ustawmy, żeby ten jak DJ.
zrobione, cyk.